Wolny naród Ukrainy w wyborach, parlament wolny musi wybrać drogę. I tu nikt nie zastąpi. Natomiast droga przez instytucje jest ważna dla nas. Myśmy długo nie doceniali instytucji. Jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. I dlatego biura nie ma znaczenia, kto jest kim. Oni wejdą wszędzie i jak to jest najbliższy współpracownik premiera, jak się stało, to też miał kłopot i premier się go szybko pozbył, bo wszędzie się może zaręgnąć. Jest silna Najwyższa Izba Kontroli i jest silne Centralne Biuro Antykorupcyjne. I my się z naszym doświadczeniem zawsze możemy dzielić. Ja w swojej pracy, jeżeli trafię na przestępstwo, to zawiadamiam konstytucyjne organy. I ja nie patrzę, lewa, prawa strona, jaki szczebel, to nie ma znaczenia. Jest ważne, żeby ludzie do mnie mogli się zwrócić i na przykład, żeby mogli powiedzieć o korupcji, mogą chronić swoją tożsamość. To znaczy, ja nie mówię, kto złożył skargę, Najwyższa Izba Kontroli też nie mówi i Urząd Podatkowy też nie musi powiedzieć, kto zawiadomił. I to nie są donosy, to jest dbanie o dobro wspólne. Ja mogę chronić takiego człowieka, który mi powie o naruszaniu praw człowieka też, to on nie musi, on musi mi podać nazwisko, ale ja tego nazwiska nie podam na zewnątrz. Siła instytucji jest taka, że jeżeli będzie silna osobowość, niezależna i raz powstanie taki urząd i będzie miał ustawę, to u nas też na początku, to od małego, ale na pewno Ukraina stworzy swoje instytucje. I jest ważne to, kto jest. U nas też są ludzie, czasem bardzo bogaci, którzy się nie cieszyli takim dobrą opinią. Jest coś takiego jak nacisk narodu. U nas było tak, że jak był pisarz, na przykład jak był stan wojenny, i to był taki duch solidarności, który też na pewno jest znany Ukrainie, że był taki pisarz znany i kochany, ale poparł ogłoszenie stanu wojennego i generałów wtedy. I następnego dnia, czy po dwóch dniach wychodzi z mieszkania, a na całej klatce schodowej leżą jego książki. Ludzie w nocy przyszli i przynieśli mu jego książki. Jak ludzie się wściekną w każdym kraju, czy na sportowca, czy na pisarza, czy na przemysłowca, to, czy na polityka, to mają sposób, żeby okazać, że go nie akceptują. Jest tylko ten problem i wtedy człowiek, żeby, tak jak nawet Bill Gates, prawda, zdobył ogromne pieniądze, ale ten brak akceptacji, że jest aż tak bogaty i nie robi dobrych rzeczy dla ludzi, sprawiło, że zrezygnował z ogromnej części swojej fortuny, zrobił fundację i zaczął te pieniądze oddawać. To jest też kwestia takiego nacisku społecznego, ale Ukraina tu znajdzie swoją drogę. To, co pan mówił, od czego trzeba zacząć? Ja bym powiedziała od wszystkiego, bo każdy uwolnienie energii Ukrainy, jak patrzymy na zdolności tego narodu, ja mam studentów ukraińskich i to są jedni z moich najzdolniejszych studentów, ale to jest tak, jak było z Polakami, że jest zablokowana energia. Jak się ta energia uwolni, to to będzie coś niesamowitego. I my na to jako Polska bardzo liczymy. I teraz chodzi o to, żeby nie czekać, że będzie parlament, konstytucja, że coś, tylko że każdy, żeby pomyślał, co może naprawić u siebie. Bo zwykle w takich krajach jak nasze, to zawsze coś było do naprawienia. Znasz się na prawie, znasz to, zastanawiaj się, jak naprawić prawo. Znasz się na samorządzie albo na miastach i ich strukturze. Spróbuj zrozumieć to miasto i zastanowić się, jak można uzdrowić miasto. Bez porządnych ram prawnych to wszystko jest trudne. Ale to, co mówi, co nas uczyli w Solidarności, co nam przekazywali ci, co kiedyś walczyli w partyzantce czy w podziemiu II wojny światowej, co wcześniej się mówili, zastanów się, co ty możesz zrobić, i zorganizuj wokół siebie kilku przyjaciół. I róbcie to raz. 3 do 5 osób. Taka była Solidarność. Myśmy nie mieli jakichś wielkich tych. To było wszystko biedne. Na powielaczu się coś odbiło. W domu się herbatę piło i się mówiło, jaka ta Polska ma być. I to byście się państwo wyśmiali. Teraz się mówi wielka Solidarność. A myśmy byli strasznie.
straszne biedaki i nikt z nas nic nie znaczy. I spotykaliśmy się przy kościele, bo to jeszcze było bezpiecznie w miarę. Tam był jakiś wykład kościelny, bardzo, a po kościelnym to się już sami spotykaliśmy i zastanawialiśmy się, co robić. A teraz się spotykamy po 25 latach, ja tak patrzę, ten był minister, ten sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jak oni to zrobili? Staraliśmy się nauczyć i trzymać się w przyjaźni. Sam człowiek nic nie zrobi. Ale już wystarczy 3-5 osób, które siądą i nawet nie mają władzy, ale myślą sobie, a jak naprawić kulturę? Jak naprawić zdrowie w tym kraju? Mówię o Polsce cały czas. Jak naprawić wodociągi? Bo wszystko u nas źle działało. Czegoś nie dotknęło, wszystko było skorumpowane. Wstydziliśmy się naszego kraju. Byliśmy upokorzeni. Polskich produktów nikt nie chciał kupować. Wszystko, co zagraniczne, było lepsze. A teraz dla mnie miarą tego, że kraj wraca do zdrowia, jest to, że polska młodzież się nie wstydzi nosić polskich rzeczy produkowanych przez polskich projektantów, że jest dumna z tego, że kupuje w sklepie polskie produkty spożywcze. W 90 roku były tylko z Niemiec. Także jak kraj, jest to jak ta wielka energia młodego pokolenia jest zablokowana, zamknięta. Jeżeli ją by się udało otworzyć, to Państwo będziecie zdumieni, ja widzę po tych studentach, których ja mam. Oni są lepsi nieraz niż polscy studenci. Tylko oni nie mieli takich warunków, a jeszcze się musieli polskiego nauczyć, prawda? A polscy studenci w swoim języku studiują. We wszystkim, w czym możemy się podzielić, bo nic, nie możemy dawać rad, bo każdy ma swój los. Ale tam, gdzie możemy powiedzieć o naszych błędach, na przykład ja uważam, że tym naszym błędem było takie za duże zawierzenie, że jak sędziowie od razu, bez żadnego procesu popatrzenia, czy tam nie kryją się jacyś zbrodniarze, że jak od razu im damy taką absolutną niezależność i wysokie zarobki, to oni się sami oczyszczą. Nie oczyścili się wszyscy. Są wspaniali sędziowie, nowe pokolenie już jest inne, ale różne czarne owce się tam pochowały. W tamtych czasach, bardzo skutecznie. To był taki nasz błąd. I jednak potem, jak już jest to, co najważniejsze zrobione, za wolno wróciliśmy do spraw najbiedniejszych ludzi. Żeby bardzo, jak już ktoś nic nie może zrobić, na przykład jaka ważną rzeczą w Solidarności, bardzo chętnie będę w tym pośredniczyć, były hospicja. Władza komunistyczna nas nie dopuszczała, żeby pomóc chorym na raka. Wszystko było państwowe, nie wolno było nic założyć. To zrobiliśmy takie latające hospicjum, że była grupa ludzi dobrej woli, która wpadała do osoby chorej na raka. I tam był ktoś, kto na raka się lubi też, chorej na raka. I tam był wszystko społeczne. Był lekarz, była pielęgniarka, był ktoś, kto odrabiał lekcje z dziećmi, był ktoś, kto wyprowadził psa na spacer, był student psychologii, który rozmawiał z rodziną, żeby nie wpadała w rozpacz. I był ktoś, kto latał po mieście i szukał, czy gdzieś watę nie można kupić. I takie 6 osób się zajmowało jedną rodziną. I potem jak ten chory nawet na raka zmarł, to ta rodzina była taka wdzięczna, że dołączała do tego ruchu. Bo mówiła, to teraz my pomożemy następnym. Bo ten koszmar, jaki był, zamienił się nagle w takie poczucie, że wszyscy nam pomagają i że ta kobieta, której matka zachorowała na raka, nagle miała kogoś, kto się zajął dziećmi, kto wyprowadził psa, kto zrobił zakupy, a ona mogła siedzieć przy swojej matce i ją trzymać za rękę. I to robiliśmy bez pieniędzy. Ja już rozmawiałam, że na przykład pani Teresa Czeciak, która to zorganizowała, ona też opowie, jak to było. To było bez pieniędzy, nielegalne, jeszcze mieliśmy mandaty za zrobienie tego, ale to przetrwało i to jest teraz potężny ruch hospicjum. W Polsce są domowe, są takie, jak ktoś nie ma domu, to idzie do stacjonarnego, ale to jest inny duch, tam ludzie chodzą w swoich ubraniach, to nie jest szpital. To jest miejsce, w którym można spokojnie umrzeć, spokojnie odejść, wokół mieć rodzinę, bliskich i przejść ten ostatni odcinek z godności. I dla nas to była też taka rewolucja, jak konstytucja, jak gospodarka, jak wszystko. I
była taka grupa, która powiedziała, my się tam nie nadajemy do reformowania policji, chociaż do policji, do służby bezpieczeństwa tu poszli akurat najwięksi anarchiści, jakich mieliśmy i tacy wolnościowcy rewolucyjni. No to się powiedzieli, jak tacy mądrzy jesteście, to proszę bardzo, tu teraz jest robota. Bardzo porządnie to zrobili i się okazali świetnymi strażnikami bezpieczeństwa państwa. Więc każdy musi zapytać się, do czego jest powołany, co może zmienić według własnego serca i sumienia, ale jak się 150 osób weźmie, to zobaczycie państwo. Ja głęboko wierzę w Ukrainę i w państwa wierzę, jesteście jakby odbiciem naszego pokolenia i bardzo z wielkim szacunkiem się skłaniam przed Ukrainą i jestem bardzo wzruszona. My mieliśmy dlatego lepiej, że nasza rewolucja też była 10 lat wcześniej, bo 80 rok była Solidarność, a 89 były wybory, a w międzyczasie był stan wojenny i nam też to odebrało. I te 10 lat myśmy się uczyli, przygotowywali i widzieliśmy, cośmy źle zrobili. A Ukraina miała swój pierwszy raz 10 lat temu, prawda, czy 20 lat temu. Ale 20 lat temu jeszcze nie było takiej kadry, jak była w Solidarności, prawda? A 10 lat temu był pierwszy krok, odzyskanie wolności. A wolność nie wystarczy. Jest kraj, te kraje rodziny europejskiej, gdzie my się już nie możemy Ukrainy doczekać, bo będzie wtedy ten potencjał słowiański silniejszy w Unii Europejskiej. A Unii Europejskiej dobrze zrobi więcej Słowian, takie mam poczucie. To jest, są dwa kawałki. Wolność i demokratyczne państwo prawne. Nie wystarczą wolne wybory, nie wystarczy demokracja, nie wystarczy wolność. Musi być odpowiedzialność. Czyli bez korupcji, prawo dla każdego równe, organy, które stoją na gruncie prawa. I Ukraina ten pierwszy krok zrobiła, jak rozumiem, teraz robi ten drugi krok dopiero. I jak się tego drugiego kroku nie wystarczy, to sama wolność. To była też nasza gorzka lekcja, że sama wolność nie karmi, sama wolność nie wystarczy, tylko przywracać dobro wspólne. Ja mówię, jak na mojej kamienicy wymalowali korytarz, powiesili firanki na korytarzu i kwiaty były na korytarzu, bo mieszkania były w porządku, ale korytarz był straszny. I to jest troszkę tak w państwie całym. Ludzie po tym systemie, w którym byliśmy, to się nazywa patologiczny familizm. Patologiczny familizm to jest tak, jest jednostka i rodzina. O rodzinę dbamy. I gdzieś wysoko jest naród, patriotyzm, a między tym nie ma nic. Jest przepaść. I to, że jest ta przepaść, teraz to, co jest najważniejsze było dla nas, żeby tą przepaść zapełnić między tym abstrakcyjnym pojęciem miłości narodu, miłości do ojczyzny, to wszystko pięknie, ale to muszą być fakty. Kocham kraj, to nie daję łapówki. Kocham kraj, to spróbuję zrobić porządek w tym, na czym się znam. I to jest nasz problem do dzisiaj w Polsce, że też są wielcy patrioci, ale może podatku jednak nie zapłacić. A może jednak urwać ten kwiatek, chociaż jest wspólny. A może jednak coś skręcić. I to jest nasz problem. I właśnie wypełnienie tej przestrzeni. We Francji czy w Niemczech każdy obywatel należy do 10 organizacji, a to do kuru, a to do hospicjum, a to do jakichś. W naszym kraju to ludzie zwykle, jest ciągle jeszcze za mało organizacji pozarządowych, bo tylko ja dbam o siebie i swoją rodzinę, żeby się napchać i oswoić. No ale oczywiście kocham mój kraj. Ale żeby zadbać o dobro wspólne, to jest ta ciężka praca na te lata. I może 10 lat temu zabrakło tego, zrobiła jakby Ukraina jeden krok, a tego drugiego już nie zrobiła. Ale myśmy też mieli najpierw jeden krok, a potem dopiero drugi. A to jest najtrudniej powiedzieć. Że to jest dopiero ta przestrzeń. Są teorie do tego, to są teorie zaufania społecznego. I można zmierzyć. My wiemy, jaki mamy problem, że mamy niskie zaufanie społeczne do władz. I póki ludzie mówią, wszyscy kradną,
a ta władza to na pewno kradnie, a każdy, kto wchodzi do władzy, to musi kraść. To tak u nas długo było. To wtedy jest bardzo trudno coś zbudować. Ale jak już człowiek widzi, że jest ktoś na górze, kto daje przykład, kto nie kradnie, kto ciągnie za sobą innych, to może być ktoś w mojej wiosce, w mojej dzielnicy, w moim mieście. Ja też na przykład, to jest, bardzo się cieszę z tego instytutu. I na przykład na koniec może opowiem o pośle Maniurze. Mamy jeszcze te parę minut? Dobra. Kolega Maniura, z którym będę się widziała, właśnie sobie przypomniała, bo to jak wrócę, to muszę zjeść obiad z Maniurą. Maniura był w swojej wiosce na Śląsku. Strasznie mu się nie podobało, dusił się w tym wszystkim. Pojechał, wyemigrował do Ameryki. Został kierowcą dużej ciężarówki amerykańskiej, tak jak to w filmach. Takiego traku. Awansował w związku zawodowym kierowców ciężarówek. Kupił sobie malutkie pół domku. Zaczął być kimś. I w 89 roku wyjechał nielegalnie, więc w 89 mógł pierwszy raz wrócić do Polski. Przyszedł do swojej gminy, był 4 czerwca, przed wyborami. Przed 4 czerwca. Ludzie próbowali w tej gminie zrobić jakieś zebranie. Jak Maniura usiadł i zobaczył, jakie to są sieroty, jak one nie potrafią prostego zarządu wybrać. O regulamin się 6 godzin kłócą, nic nie potrafią, w ogóle nic nie rozumieją z tej demokracji. To zaczął tam im udzielać, zaczął się rządzić, bo on już jest związkowiec, on z Ameryki, on wszystko wie, więc tam zaczął wszystkim. Jak tak się zaczął rządzić, to ludzie siedli i wybrali go na przewodniczącego, a zaraz potem w wyborach samorządowych złośliwie go wybrali na wójta tej gminy i Maniura już nie mógł wrócić do Ameryki, tylko mówił, jak jesteś taki mądry i tak się mądrzyłeś, proszę, to tu jest gmina, prosimy. Maniura zrobił z tej gminy perełkę. Na przykład on pierwszy wpadł na pomysł, że obok jest takie małe lotnisko, a Śląsk nie ma lotniska. I kupił akcję w tej gminie, kupił część akcji lotniska, a wtedy na to lotnisko przyjeżdżało 20 tysięcy ludzi. Teraz przyjeżdża 3 miliony, a gmina ma nowe. Przestępczość tam zlikwidował do zera, co nie było dobrym wyjściem, bo mu policja zlikwidowała posterunek. Teraz wie, że zawsze jednego złodzieja trzeba zostawić, chociaż bo nie wolno, bo zlikwidują posterunek policji, ludzie robotę stracą. Został potem wybrany do Sejmu przez wdzięcznych mieszkańców, ale w Sejmie się nudził, bo powiedział, że to ma za mało takiego sprawczego, że to tak on nie widzi, żeby podjął dzisiaj decyzję, a jutro, żeby się coś zmieniło. On chce ludziom życie zmienić. I wziął sobie takie najgorsze, zaniedbane miasto, bo ta gmina to było już dla niego za mało. Takie miasto 100 tysięcy czy 50 tysięcy chyba ma Lubliniec, który był na Śląsku słynny tylko z dwóch rzeczy, że miał więzienie największe i szpital psychiatryczny. Rozumiecie, że to było marnie. A poza tym to było symbol beznadziei. Kto mógł, był młody, to uciekał z tego Lublińca, gdzie mógł. Lubliniec po 10 latach rządów Maniury ma obwodnicę, ma 100% miejsc dla wszystkich dzieci w przedszkolach, ma prześliczny zamek odbudowany jako hotel w centrum Lublińca. No myślę, że można sobie otworzyć tą stronę, bo można tam sobie zrobić spacer w dzień i spacer w nocy po Lublińcu. Odkrył swoją tożsamość jako miasto Edyty Stein, świętej patronki Europy z żydowskimi korzeniami, którą jak odkrył Maniura mieszkała w Lublińcu i zrobił taki festiwal Edyty Stein. Okazało się, że obok są największe w Europie wykopaliska dinozaurów, więc robi wielki park tematyczny. No, ja bym, ponieważ to jest miasto, ja bym się ucieszyła, gdyby burmistrz Maniura tu przyjechał, nikt nigdy nie zarzucił mu, jest całkowicie jawny, jak żyje, jak zarabia, ile zarabia, każdy może przyjść i zobaczyć, nikt mu nigdy nie zarzucił, żeby jakąkolwiek złotówkę zabrał. A mimo to żyje dostatnio, ludzie go szanują, wygrywa te wybory jak chce, bo po prostu, ale to miasto to było wyzwanie, ja wiedziałam, że on sobie z gminą poradził i był jeszcze w międzyczasie powiat uporządkowy. Ale myślałam, szczerze mówiąc, że na tym Lublińcu to on poleci, a nie poleci. I to są ludzie, którzy zmieniają Polskę i
I oczywiście to go dużo zdrowia i nerwów kosztuje, mówi, że już nigdy więcej, że ci ludzie są okropni, że on nic o przejść nie może, żeby ktoś nie powiedział, że ta ulica jest krzywa, to tak nie ma być, nie tak się umawialiśmy, ja na pana głosowałem, co to jest? Ale to też szczęście, że ci wszyscy samorządowcy mówią, ludzie się nauczyli wolności, pyskują, mają za złe, przeszkadzają, protestują, składają donosy do prokuratora. Taka praca. I tym optymistycznym akcentem chciałam zakończyć nasze spotkanie.